Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem dyrektorem Technikum Typ Edukacja w Rzeszowie. Chciałabym Wam pokrótce przedstawić naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020-2021. Dotychczas kształciliśmy tylko na dwóch kierunkach: technik fotografia i multimedia oraz technik informatyk ze specjalizacją e-sport oraz ze specjalizacją technologie chmurowe. W tym roku chciałabym Wam zaproponować dodatkowe kierunki. Jest to technik programista, technik reklamy i technik usług fryzjerskich. Dlaczego lubię swoją szkołę? Pewnie dlatego, że wspiera mnie w moich pasjach i w tym, co lubię. Zawsze lubiłem grać w gry i interesowałem się samym medium. I tak szkoła po prostu pomaga mi rozwijać swoje pasje przez genialny sprzęt w sali komputerowej, między innymi, oraz genialnych nauczycieli przez internet wspomagających mnie w rozwijaniu moich umiejętności gry. Na fotografii nauczysz się robić świetne zdjęcia w każdych warunkach oraz każdym rodzajem aparatu i obiektywu. Nauczysz się także obsługi najpopularniejszych aplikacji z pakietu Adobe, czyli mniej więcej Photoshop oraz Adobe Illustrator. Serdecznie polecam ten kierunek, dzięki niemu zakochałem się w Tobie. Witam Was serdecznie, kochani młodzi ludzie, mam na imię Sławek, jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Pracuję w tej szkole od 2 lat, więc mam porównanie z innymi szkołami, co odróżnia TEB Edukację, czyli tę naszą szkołę, od innych. Niewielkie oddziały, świetna atmosfera. I proszę Państwa, nie przesadzam, nie koloryzuję, przepraszam za potocyzm, ale ta atmosfera się przekłada na wyniki tych uczniów, z którymi mam przyjemność współpracować. Zdolnych, miłych, sympatycznych, kochanych ludzi. Czym się różni liceum od technikum? Możecie się tutaj Państwo tego dowiedzieć, kiedy złożycie do nas dokumenty. Proszę Państwa, po liceum macie maturę, po technikum macie zawód. Możecie pracować w branży kosmetycznej, możecie się zajmować fotografią. Możecie być świetnymi informatykami. Proszę Państwa, z całego serca polecam tę szkołę. Za co lubię moją szkołę? Za to, że wszyscy traktujemy się jak jedna rodzina. Technikum TEP Edukacja to szkoła przyjazna uczniowi. Tutaj każdy może liczyć na pomoc i zrozumienie nauczycieli. Siemano, jestem Klaudiusz. Chodzę do TEP Edukacji na kierunku technik informatyk ze specjalizacją e-sport. Ale ogólnie to moją pasją jest muzyka i w tej szkole jestem wspierany przez większość nauczycieli. Relacja w tej szkole między nauczycielami a uczniami jest bardzo przyjemna i przekłada to się na dobre wyniki w nauczaniu, z czego jestem bardzo dumny i ogólnie chciałbym polecić tą szkołę każdemu. TEP Edukacja to nie tylko informatyka, TEP Edukacja to także sport. Jeżeli będziecie w naszej szkole, zapraszamy Was do naszej drużyny piłkarskiej, która co roku występuje na mistrzostwach zorganizowanych z okazji jubileuszu szkół TEP. Sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda i się przekonacie. Uczniowie TEP Edukacja w ramach kierunków informatycznych mogą uczestniczyć w różnych warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Mechatron oraz inne instytucje, takie jak Podkarpackie Centrum Innowacji, Naczelną Organizację Techniczną zrzeszającą Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jeśli chcecie poznać szczegóły, to zapraszam za mną. Nasi uczniowie w ramach współpracy z Kołem Mechatron robią razem roboty oraz uczą się projektowania 3D. W ramach współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji uczymy się druku 3D oraz możemy korzystać z różnych nowych technologii typu tworzenia gier VR albo skanowania różnych rzeczy i drukowania. W ramach współpracy z PTI i z SEP-em robimy różnego typu konkursy, stypendia związane z informatyką, programowaniem i budowaniem bardzo fajnych, nowych, wydajnych komputerów gamingowych. Od tego roku jesteśmy również dla Was dostępni na platformie elektronicznej Vulkan. Jeżeli chodzi o szczegółowy harmonogram oraz dokumenty, jakie należy złożyć do naszej szkoły, zapraszam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z wszelkimi szczegółami na naszej stronie internetowej. Wchodząc na stronę internetową, naszą ogólną stronę internetową, wybieracie w zakładce Rzeszów i tam możecie zapoznać się z harmonogramem, możecie pobrać podanie do naszej szkoły i możecie je w formie elektronicznej bądź osobiście dostarczyć do budynku szkoły. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam Was do kontaktu telefonicznego. Mój numer telefonu znajdziecie na stronie internetowej. Jestem do Waszej dyspozycji, jak również do dyspozycji Waszych rodziców w każdy poniedziałek od godziny 8 do godziny 15. To co? Widzimy się we wrześniu.